Kryzys spowodowany chorobą COVID-19 zmienił sposób działania wielu firm oraz instytucji. Dotyczyło to również tych funkcjonujących w Bolesławcu. Takie zmiany nastąpiły m.in. w Miejskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej i działającym przy nim punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, czyli PSZOK-u. Dotychczasowe ograniczenia w jego działaniu będą już jednak od soboty zniesione. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, chcielibyśmy otworzyć punkt selektywnej zbiórki odpadów na Staszica 6 w siedzibie naszej spółki. PSZOK będzie funkcjonował od soboty 19 września od godziny 8 do 16 i w tygodniu od godziny 8 do godziny 18. To pozwoli rozładować tworzące się czasem kolejki mieszkańców, którzy chcą zostawić tam swoje odpady. Przy tej okazji warto przypomnieć, kto i co może bezpłatnie zostawić w bolesławieckim PSZOK-u. Do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Bolesławcu mogą przyjeżdżać mieszkańcy naszego miasta, którzy ponoszą opłaty za odbiór odpadów komunalnych. Do naszego punktu można przywieźć tylko i wyłącznie odpady posegregowane, tak jak plastik, papier, szkło, odpady gruzu, czystego gruzu, odzież, baterie, przeterminowane leki, odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny typu pralki, lodówki, telewizory. Pracownicy MZGK, wykonując usługi na rzecz mieszkańców, mają z nimi częsty kontakt. Dlatego należy pamiętać o zachowywaniu rygorów sanitarnych przy takich kontaktach. Chcielibyśmy zwrócić też uwagę na odwiedzających nasz zakład, żeby zachowali szczególną ostrożność. Zgodnie z ogólnymi zasadami prosimy o zakładanie maseczek i dezynfekcję rąk. Zmiany w funkcjonowaniu PSZOK-u będą możliwe w związku z obecną, korzystniejszą sytuacją epidemiologiczną. Obostrzenia i ograniczenia mogą więc wrócić, gdyby ta sytuacja się pogorszyła. Ale o tym będziemy w razie potrzeby informować.